Crewmate, ej, teraz mam medyka. Co ja mam tutaj? Nie, tu jest inaczej totalnie kolorystycznie. Investigator. Będziemy patrzeć. Nie wiem czemu ja odruchowo zawsze biegnę na lewy górny róg, ale taki jest odruch. Dobra, Moilo, niebieski jakiś bieg. Czemu wy wszyscy za mną biegniecie, byki? Ej, dzięki za tego lowersa, ale który to? Gawiczek? Ja nie wiem, Czech obok mnie tańcuje. Ja nie wiem, serio, skąd ja mam to wiedzieć? Weźcie wy mi to wytłumaczcie. Jak tyle ludzi jest obok mnie. Jeżu, jeszcze tu światła padają. Chipsek, zostaw mnie. A kysz. Dzięki za tarczę. A jeszcze tarczę dostałem. Patrzcie, jak mnie dzisiaj sympatią darzą. Czad, jest niesamowicie. Nie ma za co. A czemu tak krążyłeś dookoła tego ciała? Nie mogę powiedzieć. A, no to... Okej, okay, mogę go nie wystrzelić. Wstydzi się po prostu. Rytuały gotowe. No dobra. Dobra, pitole. To nie byłem ja, Bober. To nie byłem ja. To byłeś, nie jestem zbyt świadomy. Mober za kratami. Au. Dobra, ale Kendall ma tego. Kendall ma mikrofon. Tak. Tak, ogólnie to sytuacja była taka. Ja sobie wyszłam z elektryka z bodajże Eliksonem. I chcieliśmy sobie pójść ładnie do laba i nad Strange'em widzieliśmy, jak Bober sobie krążył dookoła ciała bodajże wentylatora. I to no. To był wentylator, dokładnie. No. No i chciałabym dokładniej wiedzieć, co się tam stało, że tak Bober krążył, ale no, nie chcę powiedzieć. Niestety. Nie mogę właśnie powiedzieć, bo inaczej zajdzie zgona. Mogę powiedzieć, że i Jailor będzie go jailował do końca gry. Co się nie stanie. Twierdzam. No pewno, powiedzieć. W sensie wiem, co on ma za rolę, więc... Mogę go strzelić. A ja wiem, to jest Jailorem. Tu ja tam wywalam, jak chcę jasno, Bober... czemu go nie wali? Co ja? Czemu ja? Bo mówisz, że możesz strzelić. Tak, ciebie zaraz wystrzelę przez tą kratę do zoo. Mówisz, że ej, tu red dziecko u ciebie głośno krzyczy. Wiem. Idę go ogarnąć. Nie. Robert, co ty mówisz na Węka? Że on jest Jailorem. A, no ej, no w sumie prawda, bo mówił, że ten, że cię zabił. Ale kto nie jest fajnie. Ale wszyscy mogą powiedzieć, bo każdy może to... No ja wiem, ale wiem. No to Bober, no to w sumie... Idąc no, takim rozmowaniem... Nawet Bober może być. A ja mam taką prośbę, możecie nie biegać w 5 osób na mnie, bo potem nie wiem, od kogo dostaję te prezenty, które mam. Fajnie by było. Bo dostaję takie fajne prezenty, takimi prezentami mnie obdarzacie, a ja potem nie wiem, od kogo co mam, nie? Od was. Ale ja też w końcu bombę da. No właśnie, jeszcze mi bomby brakuje w prezencie dostać. Da się zrobić. Obdarowują cię prezentami, podaj adres, bo to ci wyślę. Są tipy, znaczy co? Ogólnie zmieniły się ustawienia w bombie, do wszystkich jeszcze powiem. 10 sekund jest oczekiwania i 10 sekund jest nadanie bomby. Znaczy danie innej osobie, nie? 10 sekund odkąd dostaniecie, nie 5. Coś więc się... będziemy jeszcze 50 razy zmieniali ustawienia tej bomby. Nie, myślę, że jest git w sumie. Będzie ciężej wyczaić, kto jest, nie? Tym bomberem. Dobra, to skip na razie. No, myślę, że tak. Wedek, Gawik, kuźcie los. Bober na mnie głosuje tylko, kto inny. I nie ma idealnego skipa, no. No nie ma idealnego skipa, widzę. Bober na mnie musiał zagłosować. Jak dołączyć? Dobra, nie, Chipsek, ja z tobą zostałem solo. On będzie gadał, że ja kartę fejkuję. Dobra, nie. Dajesz mi tarczę? Nie dajesz mi tarczy, no właśnie. Nie dajesz mi tarczy. Bałwaniku. Dobra, No to ty mi dałeś tego loversa, tak? Mam myśleć, te romantyka tego znaczy, te serduszko. Okej. Okay. Dobra, spoks. Ech! Ech! Czemu on się wywalił? Węku, co to było? No właśnie, to jest dobre pytanie. Bo ten Chipsek tak obok ciebie upada, tak po no, prostu. No wiesz co, ja tak rozkminiam, bo słuchaj. Sprawa jest taka, że ja, ty i on byliśmy tylko we trzech przez ostatnie 15 sekund, patrząc od temperaturki, co nie? Ale, no to wiem, ale dosłownie tego zrobiłeś na moich oczach. Co ty pierdzielisz? Nie, właśnie teraz jest sprawa taka, czy on we mnie ładował coś, czy po prostu po reporcie, który zrobił, kto zrobił reporta? Ty. Aha, czekaj. No może... Ale ty zrobiłeś tego chodzi. Reporta w milisekundę, więc jak to jest możliwe? Halo, no chyba. Co skam? No skam, zostałem zakratowany. No bo nie ma. Nie, czekaj, to nie ma sensu. Chipsek co nie umiera. Dobra, anyway, Warlock pewnie was przententygował.
Jest jeszcze mały cień szansy, bo padł nam romantyk. Może pomyślał, że to ty ciachnąłeś romantyka i próbował ciachnąć ciebie. Nie ma bejta, widzowie, tutaj, więc kurczę, nie wiem, co się stało. Bober to w ogóle był detektywem, jak coś. Bober to był detektywem, on parówczan nawet nie umie grać poprawnie. Ej, ale tak serio, rozkminiam teraz, co się tu stało, nie? Bo jakby wiesz, ja biegnę sobie do kamerowni, Chipsek biegnie ze mną, można powiedzieć praktycznie, Elikson lekko za mną i jest tak, Chipsek się wywala i momentalnie Elikson zgłasza ciało w ciągu sekundy, odkąd on się wywala, nie wiem, czy no, o mnie... Wyciąłem mu reporta. No tak. No ale stary, ja drzwi otwierałem teraz, więc ja tego nie widziałem nawet, ale wiem, że był przede mną, sekundę przed. Dobra, no, może to było rolek po prostu. Dobra, to ja tu idę więcej losowych rzeczy mówić. Shade wam mógł przebiec i zabić Chipsa. U tego, Rafe akurat mógł mieć tam latarnię. Nie wiem, co wam mogę jeszcze wymyśleć. Jak Gawik mówił, Vengeful Romantic się wywalił. No i jeszcze parę scenariuszów. Sheriff się wywalił. No, Sheriff się wywalił. A ja mam takie pytanie jeszcze, bo tak rozkminiam. Wampir tutaj gryzie jak? Wampir gryzie i po 10 sekundach umierasz. Elixona, ty go nie ugryzłeś? Nie. I to by nie miało sensu? No ale to tak najbardziej mi pasuje do tego. Wiesz co, to najbardziej pasuje do tej sytuacji, bo biegliśmy razem od temperatury, co nie? Tutaj. Od ofisa i tak 10 sekund idealnie mogło minąć, zanim on przed tym labem mi się wywalił. I ty to nie, zgłaszasz. No, wiesz, Warlock może nawet wcześniej tego dać tego... Coś. Aha, ale to takie wiesz, jedna z moich rozkmin, że tak się mogło stać faktycznie. No i git. No i git. Jesteś wampirem. Nie no, to w sensie wiesz, jakiś procent na to jest, aczkolwiek nie mogę powiedzieć teraz 100% Elixon zabił, bo nie wiem, co tam się stało. Baita nie ma, widzowie, jak coś, więc bait na pewno to nie jest. Nie ma tutaj modifiera, nie? No, modifiera. Najwyżej sas na mnie. Węku, unikaj mnie i tyle. Znaczy nie no, mi się z tobą bezpiecznie biegało w miarę. Ja myślę, że... Krzywdy byś mi chyba nie zrobił. Każdy by coś zrobił. Może być Sejt, może być to bądź. Jesteś pewien. Ja już parę teorii już podałem. Jednak z wampirem możecie mieć to na uwadze, tyle ode mnie, nie? Dobra, idę gain na ZW. Czat, no nie wiem. Nie wiem. Drzwi otwierałem, nie? Wiecie, Slayen, dzięki za kolejny pakiecik. Wiktoria wygrała. Także gratki Wiki od Slayena, że wygrałaś tutaj pakiecik. Po prostu drzwi otwierałem. I nagle Chipsek nie żyje. Nie wiem, co tam się stało. Który mi to daje tą tarczę? Ty? Turet? Ej, to jest tak momentalnie, że ja nie widzę, kto mi daje tą tarczę. Masakra. Dobra, Dawnland zrobiony jest. Dobra rozkmina. Totalnie nie mam pojęcia, co tam się stało. Myślę, że mógł być wampir, bo to było 10 sekund stąd. Od tego miejsca biegliśmy do elektryka. Raz. Jakby tak obliczyć, to jest szansa, że to był wampir. Że zanim dobiegłem do drzwi tych elektryka, to on go ugryzł tutaj i on po 10 sekundach przy mnie padnął, a on to zgłasza. W ogóle dzięki za tarczę. Muszę patrzeć, kto obok mnie biega i kto mnie klika. Kurde, chroni mnie cały czas jakiś guardianek kochany. Nie, ja tam dalej nie biegnę. Ej, Moilo dziwny movement przy mnie zrobił. Tak jakby mi chciał coś zrobić. Tak to wyglądało. Nie żyje różowe. Turet, co to było? To było ja krzyczący na ciebie, żebyś poszedł najpierw światło naprawić, zanim zgłosimy ciało. Bo jesteś mały i zrobiłbyś to szybciej. No ja się tam bałem podchodzić. Mój romantyk nie żyje, czat. Teraz. Dobra, generalnie ciało w elektryce. Od tej rundy. Nad wejściem do kamer. Nad wejściem. No jest ciekawie. Ktoś coś wie? Ja coś wiem. Co wiesz? Nowal. Ale, znaczy, to nie jest do tego ciała, ale tak jakby dziwna sytuacja jedna jest. Z panem Moilo. Co to było za podbiegnięcie do mnie na tych kablach i odbiegnięcie w ciągu 2-3 sekund ode mnie? Się pytam. Na jakich kablach? No na tych kablach w labie. Tam pod wentem? Dokładnie. Przecież mnie tam nie było, ja wybiegłem z górnej deko i pobiegłem do góry. Jak to ciebie nie było? Chyba się bliżej spotkaliśmy, że ty biegłeś do tych kabli i po drodze do tych kabli spotkaliśmy. To mogło być coś takiego, ale nie, że nie, na pewno nie biegłem tam na same kable. Chyba się po drodze, ty szedłeś na te kable i się po twojej drodze na te kable się spotkaliśmy. Nie, ty za mną zawróciłeś, ja sobie robię kable, a ty je szybciej ode mnie na pewno nie zrobiłeś tam. Ja nawet kabli tam nie mam. Ja mam tam temperaturkę tą zimną. No dobrze. Dobra, kontynuuj, Danix. Nie wiem, co Moilo robił, ale nie wnikajmy. No nie wiem, czy światła były, wiesz, nie widziałem, nikt nic nie widział. No mówisz, że widziałeś się z kimś tam, z Turetem i kminisz, co on robi. No w sensie mówię, ja
stałem, tańczyłem przy tym ciele, mówiłem Daniksowi, żeby poszedł światło naprawić. Tylko, że nie załapał. Ale nie mam do światła podchodzić. Tak mówiłem, pisałem na czacie z kultystą swoim czy coś. A, no spoko. Jak stary jest człowiek, ktoś? A, kurde, nie patrzyłem na czat, przepraszam. A, właśnie, czy ktoś się orientuje z czasem tego ciała, bo to też jest kluczowe. Nie, mi się zdaje, 15 sekund. Dzięki, Szlamik, pozdro. Może mniej być, ale nie, jak... Nie, 15. Ale chcę powiedzieć tylko takie coś. Przed światłami ja sobie biegam do laboratorium i jak wchodzę do tego laboratorium, to w stronę elektrykara wszedł Quilly. To tego nie powiedziałeś wcześniej. Byłem. Teraz mówię, bo się przypomniałem. O elektryku chodzi. Muszę iść w stronę elektryka. Tylko, że ja od razu wszedłem do O2. No, światła zgasły i mogłeś wrócić, zabić i wrócić do O2. To też jest możliwe. No niby tak, tylko... Tylko? No nie wiem, znaczy... Bo to też, bo ty mówisz, że jest nad security, tak? No, koło security. No to wiesz, to mógł ktoś jeszcze, wiesz, z Venta. Znaczy teoretycznie może to być Quilly, teoretycznie może być Turret. Jakby no, dużo jest możliwości. A Quilly, Quilly, mam dla ciebie pytanie, jakiego taska robiłeś w tym labie, bo ty tam wbiłeś i... Wbiłem, zrobiłem jakby odkliknięcie choinki, włączyłem sobie kurbówki, skana zrobiłem i uciekłem. Mhm. Skana zrobiłeś? No najbardziej podejrzane jest Quilly. Tak, nie wiem. Skana. I jeszcze zdążyłeś taką wątpliwą elektryką zrobić? Ty wbi... Ej, widzowie, teraz ja był tylko trup od jednego, tak? Tylko Wiro zginął? Różowy tylko, tak? Jakby... dwóch impostorów. Więc coś się musiało stać. Czy Wiro był złym i dostał siekę? Od jakiegoś neutrala? Ty, jest to możliwe. Jest to możliwe. Dobra, na razie robię taski. Muszę na tych krokach się skupić, bo ta rola pozwala mi na to, że ja mogę kroczki obserwować, mogę widzieć. Więc do 7 sekund wstecz widzimy kroki i to nam może pomóc tutaj. Tutaj biegnie Moilo, a tam biegł jakiś biały. Gdzie on biegł? Beżowy, do góry. Aha, kogut, dobra. Ale ciężko będzie z tych stópek wytypować. Może być ciężko. Dobra. Dobra, kogut i Quilly. Nie, kogut biegnie ze mną. Mój romantyk nie żyje. Kogut robił downlanda. A i tu jest latarnia, więc jest ta rola, która stawia latarnię. Jeżeli się nie tepnie... Oj, report. Fila. Czyli tu chłopaki nie mogli być. Ej! Czekaj, Gavik, Danik, Turet. Więc tak, na pewno jest dwójka impo. I teraz tak, ja mam pytanie do kilku osób, gdzie skończyli. Kogut, gdzie ty skończyłeś? Do komsów widziałeś, jak to. Dobra, czyli ty zrobiłeś tego uploada. To się zgadza. Gdzie Quilly skończył? Po wyjściu 2 jakby poszedłem tam... No, obok komsów, jakby tam, gdzie jest choinka. Ale choinki nie robiłem. Nie zgadza mi się. Dlaczego? Nie zgadza mi się. Ty Daniksa musiałeś zarypać. A na jakiej podstawie? Czyli czekaj, jeszcze raz. Końcowa lokalizacja twoja. Dokładnie. Obok komsów, jak jest... Widzowie, były jego kroki. No, no i to by się zgadzało teraz. Czyli niżej, a prędzej mówiłeś wyżej. Znaczy, no mówiłem, no obok komsów, tam gdzie jest lodzik. I tyle. No to co powiedziałem, tą samą lokalizację. No teraz mówisz obok wenta. Aha, to nad wenta, w sensie z lewej strony górnej czy prawej dolnej, bo są dwa wenty. Masz, jest pod L i masz pod komsami. Jak masz siatkę od elektryka. No. Pod. Aha. Właśnie. Tam gdzie ty biegłeś, Janku? Wiesz co? Ja go tam nie widziałem. No, akurat. Ja też nie, ale skąd ty tam wbiegałeś, Quilly? No ja wbiegłem po elektrykalu, zrobiłem kółko, nie wiem po co. Niebieski, nie? A niebieskiego innego nie ma. On jest tylko niebieski. Zrobiłem kroki bufle. Jego były. Tam był właśnie chyba kogut i Wenek. Poszedłem do drzewka, żeby zobaczyć, czy Wenku nie zarypał koguta, ale nie zarypał. No i właśnie tam poszedłem. Was już nie widziałem. No to by się zgadzało, to by on musiał za tobą pobiec. Kiedy ja byłem w komsa, no. Ja tę górę to, że ja nie widziałem ich was. Średnio gada, Kimo, więc trochę sus. Ale sprawa jest taka, dobra, a jeszcze zapytam szybko o resztę, o lokalizację. Elikson, gdzie ty skończyłeś? Tak szybko. Na krawędzi. Dobra, Wojtek? Ja blisko tej...
wolnej dekontaminacji w specimenie. Pobiegłem od góry. Dobrze, a Kendall? Kendall? Nie ma. Aha, ona zagłosowała. No dobra, nie no, a Moilo? Bo Moilo cię widziałem tam prędzej, ale gdzie skończyłeś? Ty teraz jeszcze. Ja skończyłem na wejściu w oficie, tam gdzie są kabelki. Wejściu w oficie? To jak ty zrobiłeś też koło? Ty byłeś od was z nami, tak? No tak, i pobiegłem, wybiegłem ze dwa, pobiegłem do ofisa i teraz tam kabelki robię. Kabelki od lewej strony tam ofisa, nie widziałeś tam ciała? Nie. Nie, ty nie miałeś prawa tam dobiec, przecież ja tam biegłem od dołu, to ty byś musiał górą zbyt szybciej niż ja, miałbym biec od dołu, ale od ja O2. Ale ja szybciej niż ty wybiegłem, nie wiem czy ty zauważyłeś. Tak? Ty pobiegłeś, zrobiłem tak, to O2 te. No. I śmiecie wyrzuciłem i ty pobiegłeś, gdy ja wychodziłem, ty pobiegłeś jakby w górę tam, gdzie jest to drzewko, w stronę drzewka. Imo, to jest Quiddy. Najbardziej jest prawdopodobne, aczkolwiek, no... Ja bym mnie wyrzucał na siłę. Jak to nie jest on, musimy przeżyć wszyscy. Widzowie, Kogut go mega broni, ale to chyba jest on. Dobrze. Latarnik to jest on. Super. Jednak kroki były niebieskie. Ta stópka była bardzo niewielka. Gites, no udało nam się dobrze, czyli to była niebieska, ja tak kminiłem właśnie, czy to nie była taka biaława na początku. Ale no, robimy laba. Dobra, git widzowie. Mamy dobrze. Jak zobaczymy, może potem, no, może później, jakby miało być to później, nie? Dobrze. Ostatni task. I teraz nie wiem, kto jest ostatnim. Wydaje mi się, że Kogut może być, aczkolwiek, no to nie jest przekonane, nie można powiedzieć na 100%, nie? Na razie spokojnie. Na razie spokojnie. Skupmy się. Kogut zginął. Wiesz co? Generalnie... Kurczę, nie ma nowszej wersji? To może tego, może zupdate'ujemy. A nie ma info... w opisie nie dałem chyba. Na GitHubie masz, ale kurczę, nie mam teraz linka, żeby wrzucić. Ewentualnie w przerwie wrzucę tam, zupdate'uję. Kendall nie żyje. O Jezu. Kogut bardzo długo nie żyje. Ale ja im pozwalam taski zrobić, wiecie? Albo zrobię przycisk może. Zrobię przycisk, bo za chwilę jakieś światła padną, będzie lipa. Jeden task. Oj, Kendall nie żyje! Dobra, lokalizacje końcowe są giga ważne. Dobra. Teraz tak, zapytam o lokalizacje końcowe po kolei. Moilo, gdzie ty skończyłeś? O2. Widziałeś kogoś? Znaczy górna deko dokładnie. Znaczy Górna deko. No tam, górna deko, gdzie są kabelki. Kabelki robię cały czas. No dobrze, aha. Okej. Okay. Co jest? Elikson! A ty gdzie? Ja jestem na lewym wejściu do ofisa. Może potem zagramy Monokuma. Dzięki za 15. Nie, chwila. Jeden task. Wojtek zginął teraz, ktoś go strzelił, albo on się wybombił. I teraz tak, czyli Moilo jest w tej deko, Elikson jest gdzie? Bo jakby nie skoncentrował. Do ofisa z lewej strony. Ty. To mi coś nie gra. A gdzie jest Kendall? Nie żyje. No właśnie, Kendall była w ofisie. Nie tak dawno, no. Ty. A ty wybiegałeś czy wybiegałeś? Ale ja dopiero wbiegałem jakby sobie z weaponsów kulturalnie. Ale wiesz, że ja w tym miejscu byłem teraz? Ale czy Wenku robi tak jak ja kiedyś na torze? Nie. Jak nie. Jak zabił i zgłosił przycisk? Ale to by było zero IQ zagranie teraz, jakbym tak coś takiego zrobił. Wenek. No. Chyba, czy my mamy jednego taska do zrobienia? Chyba tak, aczkolwiek nie wiem, czy jakiś duch nie śpi. Ja mam jedne kabelki do zrobienia i w tym momencie... Moilo, a ja wiem, że ty jesteś czysty i wiem, że Elikson jest złym. Czy ty mi jesteś w stanie zaufać? Moimi argumentami, że prędzej wywaliłem tego niebieskiego, który słusznie był. Znaczy wiesz, jakby Quiddy był neutral killer, więc to nic nie świadczy. A to nie jest impostor? Nie, to nie był impostor. Aha, no to dobra, ale mimo wszystko dobrze kminiłem, nie? Znaczy, Moilo, pamiętaj też o sytuacji, gdzie Wenku zabił Chipsko mnie na oczach. Co? Ale Chipsek nie był niczym, jak potem zobaczyłeś. Było dalej tyle samo. No, a Chipsek to w ogóle taką PPG-ę mi się wydaje zrobił, że to jest hit. No ale, a co jeżeli to Moilo jest tak naprawdę? Nie. Moilo raczej faktycznie on tam kable robił. I on za dużo w O2 legitnie robił, chyba. Aczkolwiek... Nie, raczej nie. Ale jest jeden task. I teraz kwestia tego, czy ktoś go zrobi, jakbyśmy skipnęli.
no ja mam jednego, mówię, z kabelki w labie. Nie no, Mojlo zbyt legitnie mówi. Według mnie. Zbyt legitnie mówi. No, bo ja też jestem legitny. Elikson ma taki głos, taki kurczę, jakby był niepewny czegoś. Tak jakby się łamał w głosie. No, tak jakby trochę się gubił. No nie, ja wywalają mnie jako impostor, przecież jestem dobrym crewmate'em. A? Ja bym zaryzykował sobie, a nie wiem. Nie, no to Wenek jest. Nie, Elikson, na pewno Mojlo plose. Jeżeli ty robiłeś kable, to musi być. Mojlo, brawo, przeglałeś gle. Jupi. Nie no. Guardian Angel. Jester Win. Czekaj co, jaki Guardian Angel? Jest, dobrze. Jednak ugryzłeś. A szczerze, cały czas kminiłem, czy tamten wampir nie był. Danix, ja ci zrobię krzywdę i to mocno. No target miałem na ciebie. Czyli Elikson, ty ugryzłeś tego chipska, tak? Tak. Dobra, to się trochę zgadzało. Tam miałem taki wątek, ale myślę, no kurde, co innego.